Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y równa się 1 przez x dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od 0. Musimy wykonać dwa podpunkty. W podpunkcie a mamy polecenie, że musimy odczytać z wykresu i zapisać zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0. Zabierzmy się zatem od razu za wykonanie podpunktu a, no i z podanego wykresu naszej funkcji f odczytamy, gdzie ta funkcja przyjmuje wartości dodatnie, czyli większe od zera. No i natychmiast możemy zauważyć, że funkcja f przyjmuje wartości większe od zera, czyli znajduje się nad osią x-ów, jedynie o w tym miejscu tutaj. We wszystkich pozostałych miejscach znajduje się pod osią x-ów, czyli przyjmuje wartości ujemne, zatem wartości dodatnie przyjmuje jedynie dla x-ów z przedziału od 2 otwarty do 3 otwarty. Dwójki nie bierzemy, ponieważ dla dwójki ta funkcja w ogóle nie przyjmuje żadnej wartości. Tutaj mamy asymptotę pionową. Funkcja nie jest określona dla x równego 2. Dwójka nie należy do dziedziny funkcji f, a trójki nie bierzemy dlatego, ponieważ dla trójki funkcja przyjmuje wartość 0. No a musimy wybrać tylko te argumenty x, dla których funkcja przyjmuje wartości większe od 0, czyli możemy już w tym momencie napisać, że odpowiedzią do podpunktu a będzie zbiór wszystkich x-ów należących do przedziału obustronnie otwartego od 2 do 3. Dla x-ów z tego przedziału funkcja przyjmuje wartości większe od 0. No i to był podpunkt a, a teraz zabierzemy się za zrobienie podpunktu b. Musimy tutaj podać, wyliczyć miejsca zerowe funkcji g określonej wzorem g od x równa się f od x minus 3. Żebyśmy mogli to zrobić, to na początku będziemy musieli określić wzór funkcji f. O funkcji f mamy powiedziane tyle, że ta funkcja powstała w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y równa się 1 przez x. Tutaj mamy ponadto podany wykres funkcji f, no i możemy zobaczyć, jak wyglądało to przesunięcie. Cały układ współrzędnych został przesunięty o w to miejsce, czyli początek układu współrzędnych został przesunięty o taki wektor, aż dotąd w ten punkt. Czyli możemy sobie odczytać wektor przesunięcia tej funkcji homograficznej. To jest taka funkcja, jak tutaj widać na rysunku, tylko jest narysowana pomiędzy głównymi osiami. Czyli leci sobie jakoś tędy i tędy. No i jak ją przesuniemy o taki wektor, to otrzymamy właśnie wykres naszej funkcji f. Ten wektor, jaki on jest? Ja go sobie tu podpiszę na rysunku literką v. Może nawet piszmy w ogóle, że robimy podpunkt b i napiszmy sobie, że ten wektor v ma współrzędną x-ową. Jak zmieniamy? No, przesuwamy się o 2 do przodu, czyli x-a zwiększamy o 2, a jak zmieniamy y-ka? Y-ka zmniejszamy o 1, czyli tutaj mamy minus 1. To jest wektor przesunięcia tej funkcji i w wyniku tego przesunięcia otrzymujemy funkcję f. No to napiszmy sobie zatem, że jeżeli teraz naszą funkcję y równa się 1 przez x przesuniemy o ten wektor v, który tu sobie na górze napisaliśmy, no to w wyniku tego otrzymamy funkcję f od x, no i będzie się ona wówczas wyrażała wzorem. Tutaj musimy sobie przypomnieć zasadę zapisywania wzorów funkcji, która powstaje w wyniku przesunięcia innej funkcji o wektor. Jeżeli przesuwamy o taki wektor, jak mamy tutaj, o współrzędnych 2 minus 1, no to wówczas współrzędną x-ową we wzorze tej pierwszej funkcji zamieniamy na x minus współrzędna x-owa przesunięcia, a do całego wzoru funkcji dodajemy współrzędną y-ową przesunięcia, czyli w naszym przypadku będziemy mieli zamiast x-a na dole to x minus ta liczba, czyli x minus 2. No i teraz dodajemy do całego wzoru współrzędną y-ową przesunięcia, czyli plus minus 1, to ja od razu napiszę minus 1. Takim wzorem wyraża się nasza funkcja f od x, którą mamy tutaj narysowaną, a w podpunkcie b musimy obliczyć miejsca zerowe jeszcze jakiejś innej funkcji, ją nazwano przez g od x i ona wyraża się takim wzorem. Będziemy musieli zatem wyliczyć teraz, wyznaczyć wzór funkcji g od x. Napiszmy sobie, że g od x równa się, tak jak mamy powiedziane, to jest f
od x minus 3. No i teraz wykorzystamy wzór wyliczonej przed chwilą funkcji f od x. Po prostu we wzorze tej funkcji w miejsce x, bo poprzednio funkcja była brana od x, podstawimy x minus 3, ponieważ teraz bierzemy funkcję od wyrażenia x minus 3, czyli podmieniamy. Napiszmy sobie 1, podzielić i teraz zamiast tego x piszemy to, co mamy tutaj, czyli x minus 3, no to była ta nasza podmiana, no i dalej bez zmian, minus 2 i jeszcze minus 1, zatem ostatecznie otrzymujemy, że wzór funkcji g od x jest w postaci 1 podzielić na x minus 3 minus 2, czyli tu będzie x minus 5 i jeszcze minus 1. No i teraz, gdy mamy już wyznaczony tak jawnie wzór funkcji g od x, no to miejsce zerowe jest policzyć bardzo łatwo. Po prostu przyrównujemy tradycyjnie. Za każdym razem, jak chcemy obliczyć miejsce zerowe jakiejś funkcji, to po prostu przyrównujemy wzór tej funkcji do zera. No i rozwiązujemy tak otrzymane równanie. Napiszmy zatem wzór naszej funkcji, czyli 1 dzielone przez x minus 5, minus 1, że to ma być równe 0, no i rozwiązujemy teraz to równanie. Na początek możemy sobie jedynkę przynieść na prawą stronę, napiszmy, że mamy 1 przez x minus 5 równa się 1, no i teraz pomnóżmy to równanie stronami przez x minus 5, w ten sposób pozbędziemy się ułamka, ale uwaga, w tym momencie powinniśmy tutaj napisać sobie założenie, żeby tak już być w 100%, żebyśmy byli w 100% poprawni formalnie, mianowicie, że to wyrażenie w mianowniku nie może nam się wyzerować. To będzie jednocześnie dziedzina naszej funkcji g od x, no a mianowicie musimy napisać, że x musi być różny od 5, ponieważ dla piątki byśmy tu otrzymali 0 w mianowniku, mnożylibyśmy równanie obustronnie przez 0, a tak robić nie można. Trzeba sobie założyć, że to wyrażenie z mianownika i wyrażenie jednocześnie, przez które mnożymy, jest różne od zera, no i w tym celu x musi być różne od 5. I teraz możemy pomnożyć. Po lewej stronie mianownik się skraca z tym wyrażeniem i otrzymujemy po prostu 1, a po prawej stronie otrzymujemy 1 razy x minus 5, czyli po prostu x minus 5. No i z tego równania już bardzo łatwo wyliczamy, po prostu przenosząc minus piątkę na drugą stronę, że x jest równe 1 plus 5, czyli 6. Zatem to jest jedyne miejsce zerowe naszej funkcji g od x i jednocześnie odpowiedź do podpunktu B.